Witam wszystkich, jestem Byku i zapraszam was na Zagrajmy w Half-Life 2 Lost Coast. Jest to dodatkowy poziom, który pierwotnie miał się znaleźć w Half-Life 2 w rozdziale Highway 17, ale twórcy chcieli jednak pokazać jakieś dodatkowe opcje graficzne i zastosowaną w grze technologię właśnie dotyczącą jakby wyglądu, obrazu, także zrobili z tego taką demówkę i myślę, że to będzie całkiem fajna zajawka nadchodzącej serii właśnie Zagrajmy w Half-Life 2 w moim wykonaniu, także właśnie będę grał na najwyższym poziomie trudności, co oczywiście prawdopodobnie sprawi, że zajmie mi to, znaczy przejście tego zajmie mi ciut dłużej niż parę minut, które są programowo na to przeznaczone. No ale nic, czemu nie. No i na najwyższych ustawieniach graficznych. I tym razem już grafika tutaj wygląda naprawdę ładnie, więc zachęcam do obejrzenia. Nie tracąc czasu, zacznijmy rozgrywkę. Widzimy ekran wczytywania. Od razu uprzedzam pytanie, w Half-Life 2 również będzie łom, więc jakby dwa wyznaczniki serii pozostają nietknięte. No i co widzimy? Gordon budzi się po chyba jakiejś niezłej imprezie. O właśnie, nawet mamy butelczynę, którą możemy podnieść i rzucić nią gdzieś. To spowoduje, że się rozbije. Jest to fajny smaczek, fajnie to zostało zrobione, no bo można jakby podziwiać od razu fizykę i kunszt. W ogóle dźwięki, jak widzicie, stoją na naprawdę wysokim poziomie też. No wszystko po prostu no prawie idealne, tak. W ogóle animacja wody chyba najlepsza jaką widziałem w grach, sami zobaczcie. No coś pięknego, no może, nie wiem, może trochę przesadziłem z tym najlepsze, ale no jedna z najlepszych animacji wody. Tu radziłbym nie wpadaj, bo jest mnóstwo pijawy, które zżerają właściwie natychmiast. Cześć. Hej! Hejka. Tak, ja. Wait a minute now, aren't you? No, co się przyglądasz? You are. You're a that scientist chap, Friedman, Fishman. Nie, rybą nie jestem. You must be here to take on the combine. Kombinat, sure no tak. Can do, but czy ty no we mnie nie wierzysz? It's at Olga at a time like this. I'll take wow, jaki ładny masz harpun. As far as I can, at any rate. Aha, dobra, zasuwaj. Gordon ma wierne magnum, czym brudny Harry chyba, tak? No i podejrzewam, że będzie się całkiem dobrze nim likwidowało wszelkie typy przeciwników, jakie staną nam na drodze, ale zanim to trochę się zaopatrzymy. Tak, słucham cię. Zostawiłeś swój harpun, kolego, ej. Swój harpun. Get along now, laddie. Destroy that gun and no dawdling. Aha, zaraz tam pójdę, spoko. Dobra, jak widzicie, teraz zapasy są tylko w skrzynkach oznaczonych napisem zapasy, logiczne, prawda? Więc wszystkiego nie trzeba rozwalać. Słuchaj, koleżko, pożyczę twój harpun, okej? Okay? Zapiszę grę. Mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu. Co my tu mamy? Ło, tak, jak to pięknie zadziałało. Okej, okay, jestem zadowolony. O, tak, headshot. Dobra, to poszło pięknie, zapiszę grę od razu. Sukcesy trzeba świętować. Oczywiście łom, który wygląda no całkiem nieźle, a powiedziałbym dużo lepiej niż w jedynce. No i co my tu mamy? Kusze. W ogóle o wszystkich broniach i co to są ci żołnierze kombinatu, to oczywiście powiem, zagrajmy w Half-Life 2. Żeby nie psuć wam i sobie zabawy. Wow. Boom. No tak, właśnie to działo mamy zniszczyć. Właśnie taka jest fabuła tego epizodu, jakby znaczy. Epizodu może nie, ale tego dodatkowego etapu, że. O, jak ja nie trafiłem. Że po prostu właśnie ten kombinat założył sobie tu przyczółek razem z działem, które wyrzuca. Właściwie strzela bombami. No, znowu nie trafiłem. Strzała bombami pełnymi headcrabów, tamto... Dobra, nie mogę. W ogóle widzieliście ten rykoszet? Fajny był.
Nie mogę dokończyć zdania, okej. Okay. Które strzela bombami w tamto miasteczko. A te bomby zawierają headcraby. Mamy po prostu to działo zniszczyć razem z całym kombinatem. Logiczne, prawda? Przyjemne zadanie. Oczywiście raczej destruktywne niż konstrukcyjne. Okej. Być może tędy? Wow. No tak. Ty świntuchu, zepsułeś mi schody. Nie daruję ci tego, zobaczysz. O, przyjął rakietę na ryj. Myślę, że niewiele ludzi ma okazję doświadczyć tak wspaniałego uczucia. Okej, okay. Może byś wyszedł tak z ukrycia? Kolejna bomba. W ogóle... Jak on mógł zniszczyć te drewniane schody? Czy on wie ile po prostu drzew oddało życie, żeby te schody mogły powstać? Wow, headshot. Dobra, to było fajne. O, to ty zniszczyłeś te schody. Gin. Jakaś kara musi być. Weź tu, gin. Gin, mówię. Wow, dobra. Okej. Okay. Jak widzicie, tak zwany system ragdollu działa tutaj całkiem nieźle. Dobra, podejrzewam, że tam jest jakaś apteczka, więc... Jakby coś, to tam wrócę. Prawdopodobnie, no bo jak drabina, no to coś innego może tam być. A widzicie, nudno nie będzie, bo jakby postacie zyskały tutaj naprawdę dużo ruchów i tym podobnych. W ogóle grafika jest piękna, te refleksy na skałach od wody jeszcze będzie dane nam zobaczyć i się im przyjrzeć. Są wspaniałe też. Dobra. Wow, zginął. Super. Fajnie spadają. Mógłbym cię podnieść, nie mogę. Ale masz atomkiem po głowie, starym zwyczajem. Przynajmniej już nie wydajecie z siebie dźwięku bitej ściany, jak się was tłumem głaszcze. Z tego co pamiętam, to właśnie. Będzie dwóch kolesi, których zabicie może przysporzyć paru problemów. Też strzelbą ma tu mniejszy magazynek niestety. Jakiś granat być może? Nie mogę. Dobra, zapiszę grę, bo pewnie dostanę po drugie. Ostro. Ach. Dobra, to było nieprzyjemne, no ale... Cóż... Cóż zrobić? Aha, to jest stalina, okej. Okay. Granat, wii! O-o! Wow! Wow, a wyście skąd się to wzięli? Dobra, w sumie nie wnikam, przynajmniej zginęliście. O, to nie idzie do końca tak, jak sobie zaplanowałem. Dobra. Ale nie zrażamy się, nie zrażamy się. Jak mówiłem, wrócę tam po apteczkę, która pewnie tam czeka na mnie. No tym razem się... O, właśnie, apteczka. Wow, i granaty nawet. Uczta dla... każdego sprawnego operatora łomu. Gordon jak najbardziej się do tej grupy ludzi zalicza.
Okej, być może się zapiszę, póki jeszcze żyję. Jeszcze raz, skoro przeskoczyłem. O, czy wy planujecie na mnie tu jakiś zamach? No. Czy wy nie powinniście na mnie tu kurczę. No tak, oczywiście ze strzelby będzie do mnie strzelał teraz. No i nie wiem jak... Ha! Dobra, to było dosyć skuteczne, więc zapiszę grę. No i co tu zrobić? Być może pistolet? Albo może bazooka? O! Wow! Dobra, to było skuteczne. A tutaj mamy nasz bełt. Dosyć nietypowy, w postaci rozgrzanego stalowego pręta. Ciekaw jestem, czy jakbym strzelił w te schody, to się rozpadę. O, tak. Okej, okay. No to mamy przykład dopracowanej gry. No tak, teraz wyszło, że ja nie jestem miłośnikiem drzew, które oddały życie za te schody, no ale... Cóż. O, tutaj mamy przykład właśnie postępu graficznego i kunsztu graficznego. Zobaczcie, że mamy tu system naśladujący zachowanie źrenicy ludzkiego oka, bo jesteśmy w ciemnym tunelu, więc jakby oczy przyzwyczajają się do ciemnych pomieszczeń. Teraz jak wyjdziemy, to jesteśmy po prostu wręcz atakowani światłem. Czyli nam po prostu oczy znów muszą przywyknąć do oświetlenia. Wygląda to świetnie. Po prostu zwiększa realizm. A ja akurat realizm bardzo, bardzo sobie cenię. Więc właśnie. Co my tu mamy? Skrzynki z zapasami. Akurat to mi się podoba. Wow, wiaderko. Co może... Gordon, załóż się sobie na głowę. No, no, no. O. Gordon, na głowę, mówię. Ale wceluj. Dobra, ostatnia próba. No cóż. Zdarza się. Prawie się udało. Ale zapiszmy grę. Wow, kościółek. Patrzcie, jaki piękny witraż, naprawdę. Genialnie to jest zrobione. Po prostu genialny. Okej, być może wejdźmy do środka. Sprawdźmy, co tu jest. Całkiem ładny kościółek. Klimatyczny. O, no i mamy urządzenie wystrzeliwujące te bomby. Trzymamy ostrzeżenie, żeby tam nie wkładać paluszków, bo mogą zostać zmiażdżone bądź odcięte. Ładowarka pancerza. Broniach i wszelkich, nie wiem, o fabule, o przeciwnikach i tym podobnych, to powiem właściwie wszystko dopiero w Half-Life 2. Zagrajmy w Half-Life 2, gdyż po prostu nie chcę psuć jakby zabawy i też wyjawiać wszystkich sekretów przed czasem. No, tu mamy typową amigłówkę, którą musimy rozwikłać. Więc zapiszmy grę, być może na stałe nawet. Z uwagi na to, że jest 100 HP i 100 pancerza. Generalnie wygląda to tak, że trzeba odsłonić tą całą maszynerię i coś tutaj włożyć, żeby to zaciąć. Może to być na przykład to. O, chyba coś zepsułem. Ups. A generalnie stąd zaczyna wyłazić chód krawy. Na które w tej części gry najskuteczniejszy jest łom. Jedno uderzenie i padają. To są w ogóle poison head kraby, nowy typ, który po prostu jak raz dziabnie, to od razu nam maleją punkty życia. Aż do jednego. No
Dobra, i co, że czekamy na żołnierzy, żeby ich godnie przyjąć. A być może z granatnika najpierw dostaną. Tam już się helikopter włączył do zabawy. O. I co robicie? O tak, tak, tak. Gin! Gincie wszyscy. Okej, to zadziałało. Wow. Dobra, nadal wszystko idzie całkiem nieźle. Ej, daj się trafić. Czemu się nie dasz trafić? Granat, granat. O, o. Dobra. Prawie wlazłem na granat chyba. Dobra. Nie ma co oszczędzać. Wow. Dobra. Ilość obiektów obdarzonych masą możliwych do poruszenia tutaj jest naprawdę imponująca. Gin. Dziękuję. Jeszcze was jest więcej? Ło, wybiliście witraż. Jak mogliście. Czy to barbarzyństwo? Uuu, helikopter? Nie, 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 nie bij mnie. Coś do mnie tu strzelało. Ja nie lubię, jak coś do mnie strzela. Właściwie lubię, bo inaczej bym nie mógł grać w te gry. No ale to nic, to nic. A być może... Co, spróbujmy rozwalić ten helikopter? Zobaczymy. Jeden. Został. Drugi raz został. Moim skromnym zdaniem już powinien paść, ale no... Trzeci raz został. Okej. Twardziel. Tego co słyszę, to nam się zaraz przejście jakiś odblokuje. Właśnie. A, takie buty też z tej strony, dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Skorzystajmy z tej okazji. Jeszcze raz zapiszmy grę. Teraz czeka nas walka z tym przebrzydłym helikopterem. Czyliśmy dach, chociaż nie ma czym. Szkoda, szkoda. Wielka szkoda, że nie ma czym. Może tam rzucę granat? Oberwał któryś coś? Pewnie nie bardzo, co? Pokażcie się, słyszę was. No właśnie, ja mogę sobie coś takiego załatwić. Wow, no dobra, to jest fajne. Chodź tu, skrzyneczka. Dobra, nie chcę się pokazać, to nie. W ogóle nie, Fox przy tupem. No i co? No dobra. Helikopterze. Okej, coś jest chyba nie do końca tak, jak być powinno. Okej, już wróciło do normy. Nie, nie będziesz mnie bił. Nie, 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 nie. Okej, zapiszmy grę. Już myślałem, że mnie to minie. No ale nie, no ostatnia walka z helikopterem, no to jak? Okej. Ach. Zły helikopterek, zły. Wow, spadnę na dół. Było złe. Nawet nie wiem, jak to się stało, ale dobra. Nic. Ha! Został. Patrzcie, jakie szwane bydle, po prostu. Dobra, jeszcze raz.
Może byś tak padł jednak. Co ty na to? O, no genialnie, po prostu cudownie. Zabiłem się własną rakietą. Okej, okay. Jeszcze raz, poproszę. Gordon, tylko nie zabijaj się własnymi rakietami, błagam cię. Wow, dostał tak czy siak. Miło z jego strony. Dobra. Dobrze, oberwo. Znaczy, mógłbyś już paść, ewentualnie. Jaka seria. Dobra, jestem za tym, żebyś padł w helikopterze. Na dół. Siadł. No. Ha. O, leci tutaj. Leci tutaj. Ho, 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 ho. O, fajne. Trofeum? Nie. Plum. O, tak to było ładne. Dobra, no i generalnie chyba pod względem fabularnym to cały dodatkowy etap został przeze mnie zakończony. Jeszcze wróćmy sobie do rybaka. Obserwujmy otoczenie. Widoczek z góry, proszę was bardzo. Ładnie, prawda? Ładnie. Dobra, wskoczmy sobie tutaj. Zjedźmy sobie na dół. No i co? Widzicie, chyba nikt nie ma tak hardkorowych pobudek po imprezie jak Gordon. To też... Chyba jest dosyć odporny na kaca, bo tylko wstaje od razu snajper. Cześć, rybak. A we mnie nie wierzyłeś, hahaha. Nie, nie za bardzo. Znalazłeś harpun. Wow. Dobra, gratis. No dobrze, no to... Cóż mogę powiedzieć? Dziękuję wam za oglądanie. To był cały Half-Life Valor's Coast. Właściwie Lost Coast. Wybaczcie ten fail, ale jakiś musiał być na zakończenie. Jako bonus. Możecie to potraktować. No i też popatrzcie na to wszystko jako właśnie zapowiedź i taką zajawkę Half-Life'a 2. No bo jakby graficznie i... technicznie będzie wyglądał podobnie, tylko oczywiście będzie fabuła rozwinięta w dużo jakby no taki rozsądniejszy, pomysłowy sposób, no i połączona z Half-Life'em 1. Także no, zapraszam od razu na Zagrajmy w Half-Life 2. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnej serii. Bywajcie.